Oddaję Państwu głos. Dzień dobry, panie trenerze. Beata Orestruńska, Telewizja Polska. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy dostał pan propozycję objęcia zespołu Lecha Poznań, czy to było polecenie służbowe, jako że jest pan pracownikiem Akademii Piłkarskiej Lecha? I czy długo się pan zastanawiał nad podjęciem decyzji? Zacznę od końca. Jeżeli chodzi o czas zastanawiania się, to tego czasu było bardzo mało. Wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Dostałem zapytanie, czy podjąłbym się tymczasowo takiej funkcji. Przedstawiono mi to jasno, konkretnie, może nie precyzując bardzo, aż tak precyzyjnie czasu, ale mówiąc o dwóch, trzech kolejkach. I że jest taka potrzeba i pewną wizję, jak klub widzi tą perspektywę pozyskania nowego trenera, prawda? I ona wydała mi się bardzo logiczna, cała propozycja bardzo logiczna. Przyjąłem ją, mając tą świadomość, że jest to krótka praca, ale mam nadzieję, że praca, która w jakiś sposób pomoże drużynie i klubowi. Czy efekty tej pracy, czy też wyniki mogą mieć jakikolwiek wpływ na pana dalszą współpracę z Lechem Poznań, jej kontynuację bądź też brak? Nie sądzę. Jasno rozmawialiśmy o tym, że jest to jak gdyby taka funkcja tymczasowa i że po wyłonieniu czy pozyskaniu nowego trenera mam wrócić na swoje z góry upatrzone stanowisko. Będzie pan pracował bez asystenta, czy który z tych ze sztabu szkoleniowego będzie chociaż, nie wiem, wpisany do protokołu jako asystent? Jeżeli chodzi o protokół i ogólnie będzie wszystko w porządku, ponieważ nie było dużo czasu, żeby w sensie mówię, same decyzje i dzień wczorajszy, który był dniem trochę zwariowanym, bo ja nie ukrywam, że dostając propozycję byłem poza Poznaniem. Więc właśnie w nocy przyjechałem i wczorajszy dzień był takim dniem organizacyjnym, zresztą nawet chyba pani odpowiedziałem wczoraj na boisku, że ale to nie dlatego, że jak gdyby zignorowałem, tylko dlatego, że po prostu tyle się działo, że chciałem się skoncentrować na treningu. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, jak gdyby tak jak mówię, cały sztab szkoleniowy jest już ustalony. Drugim trenerem będzie Patryk Kniat w tym okresie przejściowym. Marcin Wróbel będzie asystentem i reszta sztabu, czyli trener przygotowań fizycznego, trener bramkarzy i tutaj jeżeli chodzi o dział analiz, pozostaje bez zmian. Panie trenerze, gdzie tu wykrzesać motywację? Bo tak z jednej strony można pomyśleć, super fucha, bo cokolwiek pan nie zrobi, to wraca pan na z góry upatrzone stanowisko, czyli pracuje pan jakby bez ryzyka przez ten czas, no nie wiemy jak długi, prawdopodobnie do końca sierpnia, chociaż tego to pewnie nikt w tym momencie nie wie, ale prawdopodobnie tak będzie. Z drugiej strony, no pewnie jest pan człowiekiem ambitnym i jakiś cel tutaj w tym ma, ale teraz zostawi pan, coś pan zacznie, zostawi komuś innemu. I tak nie wiem, gdzie pan widzi motywację, jak pan do tego podchodzi. Czy to jest po prostu jakieś szybkie umowa zlecenie i robimy dalej swoje? To znaczy nie ma żadnej umowy zlecenia. Druga rzecz, Druga rzecz, no niestety, ale jestem osobą dosyć ambitną i zawsze podchodzę na 100% do swoich zadań. Nie ukrywam, że wiele nie da się zrobić, powiedz sobie szczerze. Nie chcę robić żadnych gwałtownych ruchów, żadnych zmian, bo można by więcej zepsuć niż rzeczywiście naprawić. Natomiast chciałbym i jeżeli mi się to uda, to rzeczywiście będzie to duży sukces, jeżeli uda się tak oddziaływać, szczególnie na ten element takiej psychiki, motywacji, żeby po prostu to oblicze zespołu troszeczkę się zmieniło albo bardzo się zmieniło. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że czasu jest mało i tych jak gdyby możliwości oddziaływania też jest niewiele ze względu na czas po prostu. Natomiast tak jak powiedziałem, nie jest to żaden element fuchy czy tak dalej, po prostu jest taka potrzeba. Ja się czuję pracownikiem klubu, chcę być lojalny wobec klubu i z pełną świadomością podjąłem się tego na jakiś tam w miarę krótki czas.
Panie trenerze, chciałem zapytać, ponieważ niby pracuje pan bez ryzyka, ale jednak sprawa jest dosyć poważna, bo na pańskich barkach będzie Puchar Polski, jeśli Lech... Druga połowa września. Chyba nie. Jeśli pan się doczeka pan do pucharu. Znaczy, mam nadzieję, że doczekam, ale może na innym stanowisku, właśnie w innej razie. Dobrze, zatem zostawmy Puchar Polski, ale to jest parę ligowych meczów, których jeżeli Lech poniesie straty, to one mogą mieć potem poważne konsekwencje. W związku z czym pytanie brzmi, czy w ogóle stawia sobie pan jakiś cel, panu postawiono jakiś cel związany z tym okresem, taki, wie pan, związany z konkretną sytuacją ligową, no już nie pucharową powiedzmy, ale ligową Lecha. Nie otrzymałem żadnego, że tak powiem, celu punktowego, natomiast cel drużyny jest jasny. Drużyna chce walczyć w tym sezonie o Mistrzostwo Polski i no, chcemy zrobić wszystko, nawet w tym krótkim okresie, żeby ten cel przybliżyć. Także ja sobie zdaję sprawę z powagi sytuacji, natomiast też zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo krótki okres i postaram się w tym krótkim okresie tak bodźcować zespół, żeby ten zespół w pierwszym rzędzie walczył o pełną pulę punktów, a w drugim, żeby odzyskał zaufanie kibiców, bo to jest dla nas też bardzo ważne. Jeżeli odzyskamy zaufanie kibiców, no będzie ten kibic naszym 12 zawodnikiem, tak jak był wcześniej. I to jest dla nas w tej chwili również bardzo ważny cel. Łukasz Trałka nie chciał się rozwodzić, czy to dobry rywal, czy nie, ten pierwszy, ale tak, jest to Pogoń, czyli dla Lecha jakiś tam specyficzny rywal to jest, ale nie jest to na przykład Legia. Jest to mecz w Poznaniu. Teraz czy właśnie pan by wolał grać na wyjeździe taki ten pierwszy mecz? Czy lepiej, że on jest w Poznaniu? Troszeczkę nie boi się pan reakcji trybun? Czy ta Pogoń to jest faktycznie dobry rywal tak na takie przetarcie, jak pan to odbiera? To znaczy, jak gdyby moje samopoczucie, nie ma tu nic, że tak powiem, do rzeczy. Ważne jest to, jak zespół zareaguje. Ja tu bym sprecyzował to wcześniejsze takie pytanie, które było do Łukasza. Ja uważam, że patrząc na obecną tabelę i dyspozycję zespołu, w tej chwili Pogoń jest takim zespołem, który bardzo dobrze rozpoczął rundę i będzie to chyba na dzień dzisiejszy taki przeciwnik dla nas najmocniejszy, ale to bardzo dobrze, bo to jest ten moment, kiedy można coś udowodnić. I ja nie ukrywam, że cieszę się właśnie, że gramy z takim przeciwnikiem, z przeciwnikiem, który na razie jest w bardzo dobrej dyspozycji, bo no mamy coś do udowodnienia i to jest właśnie świetny moment na to, a że na własnym stadionie może i dobrze. Nie, po meczu będę mądrzejszy, powiem coś więcej na ten temat. Trenerze, jaką został pan szatnię po zwolnieniu trenera Rumaka? Nie wiem, byli to piłkarze załamani po tej kompromitacji w pucharach? To znaczy, ja nie chciałbym wracać do tego meczu pucharowego. Im szybciej o nim zapomnimy, tym będzie lepiej, jeżeli chodzi o przyszłość. W tej chwili musimy jak najszybciej się odbudować. Na pewno ostatnie wydarzenia wywarły jakiś wpływ na zawodników. Natomiast ja mam za sobą jeden dzień takiego bliskiego kontaktu z zespołem. Wczorajszy dzień był dniem takim również zmian, pożegnania ze starym sztabem. Było tutaj sporo informacji takich, które no spowodowały jednak, że ci zawodnicy no wczoraj jednak dostali dużo informacji, niekoniecznie radosnych, prawda? Myślę, że dzisiejszy dzień da mi więcej jak gdyby tutaj informacji na temat tego, w jakim stanie znajduje się zespół. Panie trenerze, chciałem zapytać właściwie, dlaczego pan się na to zgodził, poza tym, że jest pan lojalnym pracownikiem klubu, jeśli dobrze pamiętam, proszę mnie poprawić, kiedy Amika wchodziła do Lecha, pan był jednym z kandydatów na asystenta trenera Smudy wówczas. Pan wtedy kończył pracę w Amice, która przestawała właśnie istnieć, przestawała funkcjonować jako klub ekstraklasowy. I wtedy były jakieś chyba problemy z tym, żeby pan taką pracę rozpoczął. Jak to było i dlaczego pan się zdecydował teraz? Żeby sprecyzować, nie było takiej opcji, żebym był asystentem trenera Smudy. Otrzymałem wtedy propozycję pracy w klubie, ale w innym charakterze. Natomiast powiem tak, ja mam jakiś też wewnętrzny, ja to tak mówię, dług wdzięczności, jeżeli chodzi o prezesa Jacka Rutkowskiego. W momencie, gdy rozpoczynałem pracę w Amice, pracowałem w kilku sytuacjach, zachował się bardzo fair, po dżentelmeńsku wobec mnie i to jest dla mnie taki element, który powoduje, że
ta propozycja była dla mnie jakimś takim, taką możliwością małej spłaty tego długu. Panie trenerze, bo plan treningowy na ten tydzień został przez trenera Mariusza Rumaka jeszcze, podejrzewamy, ustawiony. Dwa dni piłkarze odpoczywali, wczoraj mieli pierwszy trening. Wiemy, że według tego planu mieli trenować codziennie o 18. Pan coś dołożył jeszcze do tego, troszeczkę już pozmieniał, czy tak zostawił, jak było zaplanowane? Tak jak powiedziałem, jak najmniej zmian generalnych. Ten plan jest ułożony bardzo logicznie. Pracujemy codziennie o 18. Jest to godzina zbliżona do godziny meczu. Natomiast minimalne zmiany, korekty związane z treściami zajęć, bo też potrzebuje troszeczkę przyjrzeć inaczej zespołowi, jak również wydaje mi się, że zespół też potrzebuje takiego, jakbym rzekł, troszeczkę odświeżenia, jeżeli chodzi o psychikę. Zawsze jak się nawet wplecie troszkę innych treści, to wpływa pobudzająco na zespół. Panie trenerze, dwa pytania. Rozumiem, że taktyki pan też nie zmieni. Będzie pan grał czwórką obrońców z jednym napastnikiem. I pytanie drugie, dlaczego Mohamed Keita wyjechał do Norwegii? Powiem tak, na pewno zasadniczych zmian w taktyce nie będzie, bo nie ma czasu nawet, żeby cokolwiek przećwiczyć. Natomiast dokonywanie takich zmian na podstawie tylko analizy teoretycznej jest wielkim ryzykiem. Natomiast jeżeli chodzi o Mohameda Keitę, jest to planowany wyjazd. Ten zawodnik, przychodząc tutaj, był praktycznie w trakcie sezonu, nie miał przerwy letniej. Organizm tego nie wytrzyma. I jest to wszystko realizowane zgodnie z planem. On wraca w dniu jutrzejszym. Tutaj w tej chwili wszystko jest jak gdyby realizowane zgodnie z wcześniej jak gdyby zaplanowanym kalendarzem. Panie trenerze, Robert Lipiński tutaj, Lech TV. Tak. Kto oprócz Mohameda Keity teraz nie brał udziału w treningach i czy któryś z piłkarzy nie wystąpi przeciwko Pogoni, bo Szymon Pawłowski nie zagrał w Gdańsku na przykład? No nie brał udziału między innymi Łukasz Trałka, który trenował indywidualnie, dlatego troszkę unikał odpowiedzi na temat wczorajszego treningu, bo miał mniej do powiedzenia na ten temat. Natomiast pozostali zawodnicy, można powiedzieć, że ci, którzy ostatnio byli brani pod uwagę w składach meczowych, wszyscy byli wczoraj do dyspozycji. Mam nadzieję, że do meczu nic nie zdarzy się, że tak powiem, nieprzewidzianego. Trenerze, ja mam jeszcze pytanie o drużynę. Mówił pan dla oficjalnej strony internetowej, że teraz takim podstawowym problemem drużyny jest aspekt psychologiczny, tak? Czy właśnie planuje pan nad tym punktem najbardziej popracować i jakie na przykład metody, przypuśćmy, nie wiem, praca z psychologiem? Powiem tak, no zdecydowanie w tej chwili ten element motywacji, nastawienia zespołu, takiej determinacji w dążeniu do celu jest podstawowy. Natomiast jakie metody, no nie chciałbym tak tutaj wywodzić się na ten temat. Na pewno nie współpraca z psychologiem, chociaż ze względu na dwa elementy. Bardzo mało czasu. Druga rzecz, wprowadzenie psychologa, osoby z zewnątrz jest decyzją bardzo odpowiedzialną. Decyzją, która, znaczy musi być to właściwa osoba, sprawdzona osoba, a na to nie mamy czasu. Natomiast takie szybkie ruchy mogą czasami coś zepsuć. Poza tym wydaje mi się, że troszkę mam doświadczenia, jeżeli chodzi o również współpracę z ludźmi i na razie wcielę się również w rolę tego takiego pseudopsychologa. Rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Mówi pan o motywacji. Czy po tym właśnie, po tej wpadce w pucharach jest z nią ciężko teraz? Wszystkim nam jest ciężko, no bo w całym klubie czuje się taką atmosferę, że jednak bardzo liczyliśmy na ten awans. Natomiast jak ja mówię, ja jak najszybciej chcę się od tego odciąć w szatni. Kończymy ten temat. Mamy w tej chwili jak gdyby nowe otwarcie, mamy mecz z Pogonią i to jest wszystko. Jedyny cel nasz to jest w tej chwili mecz z Pogonią. Nie wybiegamy z myślami nawet na centymetr dalej. Panie trenerze, chciałem zapytać o Jasmina Boricza. Czy pan ma wiedzę na temat jego sytuacji? Takie trochę niepokojące do nas informacje docierają, że ta kontuzja może przypominać poprzedni jego problem, który miał i który go wyeliminował na dłuższy czas z gry. Czy pan coś więcej mógł na ten temat powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że w
tej chwili nie nadaje się do treningu. Miał mieć w tej chwili konsultację jeszcze dodatkową, natomiast nie podam szczegółów, bo wczoraj uzyskałem taką szybką informację na razie, że w tym tygodniu na pewno nie będzie z nami trenował. Natomiast nie otrzymałem takiej informacji, że jest to uraz bardzo groźny i że to może być długa przerwa. Nie otrzymałem takiej informacji na razie. Czy mają Państwo jeszcze pytania? Czy na ten czas zajmuje się Pan tylko pierwszym zespołem, czy jeszcze musi przyjechać rano i tę kupę pracy wykonać, bo tam trochę pracy Pan ma przy tej dziecięcej części Akademii tu w Poznaniu? Oficjalnie, znaczy może tak, do 10 rano jestem bardziej dziecinny, od 10 już bardziej dorosły. No muszę jeszcze pewne sprawy troszkę tam dojrzeć, natomiast nie jest to naprawdę problemem, bo jest to klub profesjonalny i pewne rzeczy są po prostu tutaj. Mam też ludzi do pomocy, są naprawdę prowadzone. Ja bardziej muszę coś dojrzeć i podjąć pewne decyzje. Panie Cierze, no właśnie a propos klub profesjonalny, no to my możemy się śmiać, ale to na dłuższą metę nie może jednak tak trwać, że Pan będzie troszeczkę tu. Czy Pan w związku z czym dostał informacje, jak długo potrwa Pańska praca konkretnie, czy to są 3 mecze do początku września, czy zobaczymy? Znaczy, tak jak powiedziałem, nie mam takiej precyzyjnej informacji. Zresztą tak jak już udowodnił niejaki Albert Einstein, czas jest teorią względną, prawda? Także. Natomiast gdzieś czuję w kościach, że to nie jest za długo. No tak. No, będę w takim razie prosił, żeby doliczył jak najwięcej. Okej, myślę, że to było już ostatnie pytanie, także dziękujemy bardzo. Do zobaczenia w sobotę. Dziękuję.